Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrox i zapraszam was przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny Doom Eternal. W poprzednim odcinku zaczęliśmy misję, gdzie musimy dojść do Haydena. To zaraz próbujemy zrobić, ale chyba ten fragment powtarzamy, bo checkpoint się z tych chyba nie zapisał. A to bez problemu. Tak, powtarzamy. Ale tylko kawałek amunicji nać spokojną ilość mamy oprócz karabinu. Więc trzeba nadrobić tutaj. A kto tak wysoko skoro. Aha. To jakoś. To nawet chyba mam plan, jak to zrobić. Oj. Tego odnowienia nie załapałem znowu, ale udało się przeskoczyć. Licznie. Jeszcze oni. Z tego co widziałem, to już mamy połowę gry, więc świetnie. Za jakieś chyba 3 odcinki czeka nas kolejna walka z bossem. Już sobie trochę zaspoilerowałem, ale wolałem wiedzieć, gdzie jesteśmy. Szkoda, że na Xbox Game Passie, czyli na tej aplikacji, nie mogę jakby zobaczyć czasu gry, bo naprawdę mnie ciekawi, w jakim tempie na razie przechodzimy to, ale sens po długości odcinków, może 3,5 godziny, z tym to będzie już coś koło 4. Miałbym. Jak miałbym? Aha. No to już wiem, jak miałbym. Tu doktor Elena Richardson. Wpis 005. Analiza obiektu. Doom Slayer. Doskoczę? Pewnie. Uosabia ludzką wściekłość, ale przetrwania, przezwyciężenia tego, co nam zagraża. Jest bezkompromisowy, bezwzględny ucieleśnieniem przemocy, które nie zna wahania, typowego dla wielu przywódców i polityków, szczególnie w godzinie próby. Czy może pokonać wrogów sam? Jeśli nie, nasz gatunek jest skończony. I nie tylko nasz. Jak się o nas wypowiada? Kurde. Nikt nie narodził się grzesznikiem. Musisz ciężko pracować na sukces. Czy na dół mamy zejść? Na pewno nie. Coś źle zrozumiałem. A tutaj. Mało amunicji, trzeba przyznać. Ja
tą muzyką jest przepięknie to robić. Czy miał? A, już wiadomo. No i ulepszenie. Runa, tak? Tak, runa. O, to wydaje się być fajne. Też odnowienie w tej śmierci. Też do końca pocieszne. Byłabym już odnowienie w normalnym czasie. Wierzysz, że duch zleje cię od tak? Naprawdę też go nastrzała? Wow.
Przegenialne. W czasie używania windy nie mogę używać naprawdę pięści? Dziwne.
amunicji mi to nie zużywa. O nie, już zaczęło. Sporo w niego wpakowałem, muszę przyznać, ale no... Widać było, że był... nieźle doposażony. O nie, to maś znowu. Do góry teraz wejść. Muszę platformami od góry jakoś. Potrzebowałbym tutaj czegoś może. Właśnie. Świetnie. Już tych baterii mamy chyba z 6, tak mi się wydaje. Oj, zero amunicji. Baterii mamy sporo, ale mało amunicji, to trzeba się dorobić. Póki jeszcze mamy czas. Mało paliwka, chyba nawet jednego kanistra nie mam, tylko tak jakby połówkę, tak mi się wydaje. Zmienimy sobie może granat wybuchowy. Takim najgłupszy. Poza tym możemy obydwu używać naraz. Myślę, że obydwa mają tak jakby ten sam cooldown. A tu jednak nie. Czy tutaj będzie BFG do pozyskania? Bo pamiętam akurat taką jedną scenkę, gdzie się wbijaliśmy w środek Marsa przez ogromne działo. O, amunicję pominąłem. A, tutaj będzie ta wieżyczka, dobra. Całkiem szybko doszliśmy. Momencik. Udało się to obejść. Masz
Masz już wolną drogę. Ruszaj do placówki doktora Haydena. Najlepszy i najbardziej zaawansowany sprzęt oraz broń, jaką udało nam się zebrać. Wszystko okazało się bezużyteczne. Za szybko się poruszali i nie dbali o własne bezpieczeństwo. Łaknęli tylko ludzkiej krwi. Bez wahania poświęcali się, by opanować nasz świat. Gdy zabijaliśmy tysiące, pojawiały się miliony. I wtedy nadszedł on. Wtargnął w nich jak nóż w masło, z furią przyćmiewającą nasz własny gniew. Jest szybszy i bardziej bezwzględny. Nie wierzyłam, ale już wierzę. Jest kimś więcej niż człowiek. To zagłada. Thank you.
Jak w ogóle działa ta furia, którą mieliśmy wcześniej? Ammo mieliśmy chyba skończone. Że tak jak normalnie. Może większe obrażenia zadawaliśmy? Tu dr Elena Richardson, wpis 007. 3 marca 2163 roku. W nim nasze zbawienie. Albowiem, gdy on rośnie w siłę, padają miliony. Kapłani ślą armię na północ i południe, lecz to on panuje na polu. Śmierć roztacza kręgi z miejsca, w którym przebywa, ścigając ich po krańce ziemi i poza nią. Wierzę w niego. Czuję, że pokładam ufność w zagładzie. Slayer to włócznia, co godzina jeźdźce prosto w serce. Ci, którzy chcą nas skrzywdzić, niechaj się strzegą. Albowiem jedno jest życie, które dominuje we wszechświecie. I dzierży ono stalowe ostrze pomsty. Oto nadchodzi pogromca. Oddajmy mu cześć. Nadszedł czas Slayera. Poważne słowa. Zajebiście to wyglądało akurat. Myślę, że przy tej muzyczce w początku... Aha, mamy dwa kanistry teraz, są to takie jakby kreski pokazane. Ja już rozumiem. Laboratorium doktora Haydena jest na najwyższym piętrze placówki. Uwaga! Protokoły awaryjne są aktywne. Proszę opuścić placówkę. Mój Boże! Doktor Haydena był tak pewien, że ty w końcu się po to zjawisz. Mogę tylko powiedzieć, że to dla mnie zaszczyt osobiście cię poznać. Ja... Ach! Uwaga! Protokoły awaryjne są aktywne. Proszę opuścić placówkę. My nie wiemy, jak dostać się do jego kory mózgowej. Jest obca. Nie rozgryźliśmy jej. Musimy ostrożnie zrobić ekstrakcję. Mamy konkretne rozkazy. Jego funkcje życiowe niemal ustały. Uwaga! Zagrożenie demoniczne 5. poziomu w laboratorium. Pozwolimy mu pomóc sobie na pewno w samym odcinku. Siemka.